dokonać numeru na karcie do głosowania poszczególnych zgłoszonych, pozytywnie zweryfikowanych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. Zaczynamy od obszaru pierwszego. Drodzy Państwo, numer 2. Czyli serce bije w Pruszkowie, pozycja numer 2, obszar pierwszy, na karcie. Od razu składam jedno i nie przekazuję. Kolejny projekt. No dobra. Ustawione. No. Ale nie powiem ostrożnie tego stwierdzenia. Złota rączka, proszę Państwa. Słuchaj, ty idź graj w totolotka dzisiaj. Czy ja powiem tak, kto dzisiaj gra w totka? No właśnie, Dorota. A ja informuję Państwa, że seniorada 4 na Gąsinie ma numer 4. Seniorada 4 ma numer 4. Już myślałem, że to już osoba seniorada 4. Tak, próbuję. Kolejny projekt, ochłoda latem kurtyny wodne na Gąsinie. Dziękuję bardzo. Ochłoda na Gąsinie, kurtyny wodne, projekt zgłoszony, otrzymuje numer, pozycję numer 5. Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków i niepatarzy na Gąsinie. W obszarze pierwszym koperta złożone projekty jest zupełnie pusta. Tak, już oddajemy. Proszę Państwa, numer 6. Czy zgadza nam się z protokołu poszczególna numeracja? Proszę bardzo. Ilość projektów numer 6, liczba wylosowanych miejsc numer 6. Mogę poprosić na sekundkę, proszę? Proszę Państwa, numer 1, złota rączka dla seniorów.
Numer 2 Serce bije w Pruszkowie. Numer 3 Łąki kwietne nowe, oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki, torebek na psie odchody na Gąsinie. Numer 4 Seniorada 4 Gąsin. Numer 5 Ochłoda latem, kurtyny wodne na Gąsinie. I numer 6 Naturalna walka z komarami, burki lęgowe dla jeżyków i nietoperzy na Gąsinie. Mamy obszar numer 1. Przechodzimy do obszaru numer 2. Zajęcia pilates dla seniorów. To teraz ja rozumiem? Nie, przepraszam. Tak, ale nie wyciągnąłem nic. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w obszarze numer 2 zajęcia pilates dla seniorów będą pod pozycją numer 3. Kolejny projekt. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki, torebek na wsi, odchody na Żbikowie. Dziękuję bardzo. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki, torebek na wsi, odchody na Żbikowie znajdziemy pod pozycją numer 2. W obszarze drugim, drodzy Państwo, nam się troszeczkę zejdzie, bo mamy aż 12 projektów. Aktywnymi byliśmy tam. Kolejny projekt Pruszkowskie Żbiki. Dziękuję bardzo. Pruszkowskie Żbiki umieszczone będą na pozycji 12. Modernizacja placu zabaw Żbiczek. Dziękuję bardzo. Modernizacja placu zabaw Żbiczek. Pozycja numer 10. Projekt pod nazwą Serce bije w Pruszkowie, obszar drugi. Serce zawsze bije w Pruszkowie, a w obszarze drugim będzie biło na pozycji numer 11. Teraz myślę, drodzy Państwo, że biorąc pod uwagę, ile złożonych projektów, mając nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej, apeluję do wszystkich o zbieranie pudełek po Kinder Niespodzianek. Załatwione. Jakbyśmy zebrali te, to byśmy mieli taki kulak jak na FIFA. Projekt Seniorada 4 Śpików. Seniorada 4 Żbików. Drodzy Państwo, mamy numer 7. Projekt ekologiczny grill dla Pruszkowa. Ekologiczne gry będziemy robić pod pozycją numer 5. Tam jeszcze.
przestrzeń rekreacyjna, sportowa, żbików, bąki. Nasza przestrzeń rekreacyjna znajduje się na numer, na pozycji numer 1. Pozycja numer 6. 9. To jak? 9. Pozycja numer 9. Rozumiem, że tu mamy szóstkę. Pozycja numer 9. Ochłoda latem, kurtyny wodne na Żbikowie. Projekt Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków i nietoperzy na Żbikowie. Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków i nietoperzy na Żbikowie. Pozycja numer 8. Mały kolorowy świat przyjazny dzieciom w parku Mazowsze. Linki. To jest skromnie, no bo mały kolorowy projekt. To mały projekt. Pozycja numer 4. Ostatni. Żbikowskie popołudnia z rodziną. Żbikowskie popołudnia z rodziną znajdą się na pozycji numer 6. Proszę Państwa, obszar drugi. 12 projektów. Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Żbików Łąki numer 1. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki, toalety na wsi, odchody na Żbikowie. Pozycja numer 2. Pozycja numer 3. Zajęcia pilates dla seniorów. Mały kolorowy świat przyjazny dzieciom w parku Mazowsze Linki. Pozycja numer 4. Pozycja numer 5. Ekologiczny grill dla Pruszkowa. Żbikowskie popołudnia z rodziną. Pozycja numer 6. Seniorada 4 Żbików, numer 7. Na pozycji 8 mamy naturalną walkę z komarami, budki lęgowe dla jeżyków i nietoperzy na Żbikowie. Pod pozycją numer 9 ochłoda latem, kurtyny wodne na Żbikowie. 10 to modernizacja placu zabaw Żbiczek. 11 serce bije w Pruszkowie. I 12 pruszkowskie Żbiki. 12 projektów, 12 minut. Przechodzimy do obszaru trzeciego. Bardzo. Projekt pod nazwą Serce bije w Pruszkowie znajduje się na pozycji w okręgu numer 3, pozycji numer 3. W tym okręgu losujemy 8 projektów. Bezpieczeństwo pieszych.
Bezpieczeństwo pierwszych. Numer 1. Osiedlowa dla mieszkańców Malikę Czwarki. Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy i Czwarki. Numer 6. Kulturalne i zdrowe Malichy znajdą się na pozycji numer 7. Projekt pod nazwą Heras Orchestra, tak? Muzyka z gier komputerowych, koncert symfoniczny. Heros Orchestra, muzyka z gier komputerowych, koncert symfoniczny. Pozycja numer 2. Projekt pod nazwą Ochłoda latem, kurtyny wodne w Czwarkach i w Malikach. Ochłoda latem, kurtyny wodne w Czwarkach i Malichach. Pozycja numer 8. Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków i nietoperzy w Czwarkach i w Malichach. I nasza naturalna walka z komarami znajdzie się na pozycji numer 5. Drodzy Państwo, ostatni projekt z obszaru trzeciego. Koperta pusta. Pomnik Piękny oraz nowe łaski, świetniki, podajniki, taradek na wsi, obchody. Numer projektu, łąki kwietne. Pozycja numer 4. Mogę odczytać? Drodzy Państwo, obszar trzeci, pozycja numer 1, bezpieczeństwo pieszych. Numer 2, Heros Orchestra, muzyka z gier komputerowych, koncert symboliczny. 3, serce bije w Puszkowie. 4. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki i podajniki do reżyserów na wsi odchody Czwarka. Numer 5. Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków i nietoperzy w Czwarkach i Malichach. Numer 6. Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy Czwarki. Numer 7. Kulturalne i zdrowe Malichy. Numer 8. Ochłoda latem, kurtyny wodne w Czwarkach i Malichach. Przechodzimy, drodzy Państwo, do obszaru czwartego, na którym będziemy rozlosowywać 9 projektów. Projekt punkty informacyjne na terenie stoi. Punkty informacyjne na terenie stoi znajdą się pod numerem 8. Na
Naturalna walka z komarami, budki lękowe dla jeżyków i niedoperzy w obszarze czwartym. W obszarze czwartym naturalna walka z komarami znajdzie się na pozycji numer 9. Pozycja numer 9. Kolejny projekt. Łąki firmy oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki, terenach nam się odchodzą w obszarze czwartym. I ten projekt będzie miał numer... Łąki kwietne z nowymi ławkami, innymi akcesoriami znajdzie się pod pozycją numer 7. Serce bije w Pruszkowie. Serce bije w Pruszkowie, drodzy Państwo, pozycja numer 2. Projekt poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, instalacja monitoringu. Instalacja monitoringu w obszarze czwartym zostanie umieszczona na pozycji numer 4. Projekt opłoda latem, kurtyny wodne, obszar czwarty. Kurtyny wodne na obszarze czwartym, pozycja numer 6. Inteligentne przejścia dla pieszych w dzielnicy Stoja. Ja bym bardziej to nazwał inteligentne przejścia dla pieszych na terenie Stoi. Pozycja numer 3. Projekt kurs tańca użytkowego. Kurs tańca użytkowego w obszarze czwartym, pozycja numer 1. Na wszystkie kierunki. Jezus Maria, idę w to. Idę w to. Ja umiem tylko nóżka do nóżki i machanie rękami. To jest użytkowy. Nie, to amatorski. W wieku 6-14 lat. Projekt numer 5. Lato w mieście półkolonie dla dzieci w wieku 6-14 lat. Projekt numer 5. Mogę? Proszę Państwa, obszar numer 4, pozycja numer 1, kurs tańca użytkowego, serce bije w Pruszkowie, numer 2, inteligentne przejścia dla pieszych na terenie Ostoi, numer 3. Numer 4, poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, instalacja monitoringu. Numer 5, lato w mieście półkolonii dla dzieci w wieku 6-14 lat. Pozycja numer 6, opłoda latem, kurtyny wodne, obszar 4. Pod siódemką mamy łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki, babcie, odchody w obszarze czwartym. Pozycja numer 8, punkt informacyjny na terenie Ostoja. I dziewiąty, ostatni projekt, naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków, nietoperzy w obszarze czwartym. Przechodzimy do obszaru piątego. I tutaj mamy aż 19 zgłoszonych projektów. Ojej, ojej, to ja. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki na korekcji, obszar numer 5. I tu będzie pozycja. Łąki kwietne
nowe ławki, śmietniki, podajniki na przyjęte odchody znajdą się na pozycji numer 3 w obszarze numer 5. Ratujmy historię i piękno Puszkowa. Projekt pod nazwą Ratujmy historię i piękno Puszkowa znajdzie się na pozycji numer 19. Zabaw dla maluszków w obszarze numer 5, pozycja numer 2. Organizacja konferencji naukowej Pruszków i Ziemia Pruszkowska po 1945 roku, dzieje społeczne i polityczne. Organizacja konferencji naukowej Pruszków i Ziemia Pruszkowska po 1945 roku, pozycja numer 5. Atrakcja miejska Kucyki w Podulicu. Kucyki w Podulicu jako atrakcja miejska znajdzie się na pozycji numer 9. Polskie Żbiki 15. Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków i niedoperzy, obszar numer 5. Naturalna walka z komarami, pozycja numer 16. Serce bije w Puszkowie, pozycja numer 14. Projekt pod nazwą Spektakl inspirowany powieścią Malcolma Laury pod Durhamem. Spektakl pod wulkanem w obszarze 5 zaistnieje pod numerem 18. Projekt rozbudowa i wymiana nawierzchni placu Street Workout przy Oligocence. I ten projekt. Rozbudowa i wymiana nawierzchni na placu Street Workout przy Oligocence numer 8. Projekt Żbiki w najważniejszych miejscach Pruszkowa z kodami QR i przewodnikiem. Żbiki w najważniejszych miejscach w Pruszkowie. Pozycja numer 4.
Bajk rowerowy. Pozycja numer 6. Na nowy, przepraszam, nowy placek przyobiecający. Może będzie inny od nowa, ale na razie mamy projekt nowy, plac przy oligoceńce, pozycja 11. Atrakcja miejska Pruszkowiacy na koniec. Pruszkowiacy na koń. Numer 1. Dwa nowoczesne boiska do gry w ten park. Tekball pogramy na pozycji numer 10. Kolejny projekt, szachy pruszkowskie. Szachmat 17. Projekt Seniorada 4 Centrum. Seniorada 4 Centrum, pozycja numer 13. Ostatni projekt w obszarze numer 10. Ostatni projekt, koperta. Ostatni projekt, Ochłoda latem, kurtyny wodne, obszar 5. Kto pamięta, jaki numer liczył? 12. Bardzo proszę, raz jeszcze odczytam w kolejności projekty w obszarze numer 1. Atrakcja miejska, Pruszkowiacy na koń numer 1. Numer 2, placyk zabaw dla maluszków. Numer 3. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki, toreb na przeodchodzie w obszarze 5. Numer 4. Żbiki w najważniejszych miejscach Pruszkowa z kodami QR i przewodnikiem. Numer 5. Organizacja konferencji naukowej Pruszków i Ziemia Pruszkowska po 1945 roku. Dzieje społeczne i polityczne. Numer 6. Rajd rowerowy. 7. Altany parkowe. 8. Rozbudowa i wymiana nawierzchni placu Street Walk przy oligocence. Numer 9. Atrakcja miejska Kucyk w Potuliku. Numer 10. Dwa nowoczesne boiska do gry Tenball. Numer 11. Nowy plac przy oligocence. Numer 12. Ochłoda latem, kurtyny wodne, obszar 5. 13. Seniorada 4 Centrum. 14. Serce bije w Pruszkowie. 15. Pruszkowskie żbiki. 16. Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżyków, nietoperzy w obszarze 5. 17. Szachy pruszkowskie. 18. Spektakl inspirowany powieścią Malcolma Lowry pod wulkanem. 19. Ratujemy historię i piękno Pruszkowa. Przechodzimy do obszaru 6, w którym rozlosujemy numery dla 13, tak? Dobrze mówię? 13 projektów? Tak. Troszkę mniej niż w piątce. Projekt pod nazwą Wakacyjna joga w parku. Wakacyjna joga w parku w obszarze 6, numer 9.
niezależnie od wieku. Bezpieczeństwo niezależnie od wieku, zajęcia z samoobrony, pozycja numer 3. Projekt warsztaty Stop mowie nienawiści dla uczniów podstawowych. Warsztaty Stop mowie nienawiści dla uczniów podstawowych numer 6. Projekt Smart Plac w parku Kościuszki. Smart Plac w parku Kościuszki, pozycja numer 2. Okłoda latem kurtyny wodne obszar 6. Projekt. Wydanie publikacji Walka o szkołę obywatelska, batalia o zachowanie lokalizacji i tradycji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Zana. Przepraszam. Przepraszam, Tomasza. Przepraszam bardzo. Dlatego dla mnie. Każdy zdanie wsłuchał ładnie. Drodzy Państwo, wydanie publikacji Walka o szkołę obywatelska, batalia o zachowanie lokalizacji i tradycji Liceum imienia Tomasza Zana w Pruszkowie, pozycja numer 11. Serce bije w Pruszkowie w obszarze 6, pozycja numer 5. Projekt spektakl plenerowy Hamlet w budowie 3. Spektakl plenerowy Hamlet w budowie 3, obszar numer 6, pozycja numer 12. Dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, pozycja numer 13. Lato w mieście, półkolonie dla dzieci w wieku 6-14 lat, obszar 6. Lato w mieście, półkolonie dla dzieci w wieku 6-14 lat w obszarze 6, pozycja numer 8. Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w parku Kościuszki. Przypominam, obszar 6, mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w parku Kościuszki, dookoła. Pozycja numer 7. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki i podajniki torebek w obszarze 6. Łąki kwietne oraz nowe ławki, śmietniki, podajniki torebek przy odchody w obszarze 6 znajdą się na pozycji numer 10. Ostatni projekt. Bardzo proszę. Dziękuję. Pusta. Naturalna walka z komarami, budki lęgowe dla jeżeli.
wasza naturalna walka z komarami, i lęgowe dla jeżyków nie dotarze w obszarze numer 6, dostaje numer 1. Drodzy Państwo, obszar 6. Pozycja numer 1. Naturalna walka z komarami, dzięki lęgowe dla jeżyków i nietoperzy w obszarze 6. Smart Plac w Parku Kościuszki, pozycja numer 2. Pozycja numer 3. Zajęcia samoobrony, bezpieczeństwo niezależnie od wieku. Numer 4. Opłoda latem, kurtyny wodne dla obszaru 6. Numer 5. Serce bije w Pieszkowie. Numer 6. Warsztaty Stop Mowie Nienawiści dla uczniów podstawowych. Numer 7. Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki. Numer 8. Lato w mieście półkolonii dla dzieci w wieku 6.